chorzy pojawili się również w naszym SOR-ze. Mieliśmy okres dwumiesięczny, gdzie prawie nie było chorych, dosłownie pojedyncze przypadki. Natomiast teraz w ciągu kilku dni jednak zdarzyły się nam osoby, które pojawiły się na SOR-ze i te badania wychodzą dodatnio. W dalszym ciągu będziemy oczywiście stosować badania wszystkim pacjentom, którzy są przyjmowani do szpitala, będziemy ten reżim prowadzić, ale jednak ryzyko tego, że większa ilość osób na terenie Częstochowy może bezobjawowo przechodzić chorobę, jest na tyle duże, że musimy wstrzymać odwiedziny. Ilość przyjęć postaramy się utrzymać na tym samym poziomie, oby się tak dało. No i tutaj nie ukrywam, że jest również w moim odczuciu zagrożeniem miesiąc sierpień, kiedy no jednak jest to miesiąc pielgrzymek, spodziewamy się no, w większej ilości również pacjentów z innych regionów i po prostu no, musimy być bardziej zabezpieczeni, no bo zamknięcie szpitala z powodu rozwoju koronawirusa wewnątrz jednostki no, byłoby tutaj bardzo, bardzo poważnym zagrożeniem nawet dla zdrowia mieszkańców. Także próbujemy na każdy sposób się przed tym obronić. Zobaczymy, jak się epidemia będzie rozwijać również na naszym terenie. Miesiąc czasu było, że pozwoliliśmy na odwiedziny, bo sytuacja epidemiczna na to pozwalała. No dzisiaj już niestety musimy uznać, że zagrożenie wzrosło.